Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku, kiedy to już zakończymy chyba przygodę, przynajmniej na razie, z muscle carami, ponieważ jedziemy wykonać ostatni wyścig w tych mistrzostwach. Zobaczymy, gdzie potem nas gra zaprowadzi, czyżby do jakichś nowych miejscówek. Zobaczymy, czego tam doświadczymy, o ile dam radę to w całości dojechać. Radar nie pokazał jakoś strasznie wiele, ale to może powiedzmy, że nie na tym nam teraz zależy. W ogóle wstał Xbox Live nareszcie. Okazuje się, że kolejny poziom, bardzo chętnie. We Spin Time! Jakaś grupa, kolejna grupa hakerów, która strasznie tego całego... co my tu mamy? 38 tysięcy, niejaki strasznie cenny. Okazuje się, że no właśnie, jak już mówiłem chyba w poprzednim odcinku, czy dwa odcinki temu, Xbox Live i PSN-a DDoS-uje jakaś grupa hakerów, a inna grupa hakerów, która tamtej strasznie kurwa nie lubi, to są podobno anonymusi, tylko że pod inną nazwą. Rozjebałem radar. Starają się zrobić wszystko, żeby te serwery wstały po prostu. Dlatego chyba się im powoli udaje. Jest taka fajna stronka, która bada, ile leci reportów na niedziałający jakiś serwis. Albo można tam na tą stronkę też po prostu wejść i kliknąć, że hej, nie działa mi. I działa to w podobny sposób. Czemu ja jadę tędy, skoro mógłbym totalnie tutaj pojechać na przełaj? Nieważne. Więc liczba reportów zmniejsza się. Może się nam uda dzisiaj nagrać tego magicznego GTA Online, póki jeszcze jest tam w środku śnieg. Byłoby po prostu przecudownie. Bo jak takie fajne rzeczy wychodzą, plus taki fajny mamy plan z Kubonem i Seto, to by było po prostu miło. Dobra, zapiszmy się na wyścig. Co to będzie? Skończyła mi się kawa! No to zostaje mi woda! Okej. Rajd przełajowy, trzeba się skupić, będzie hardkorowo. Rozpocznijmy. Świetnie ci idzie. Wygraj następny wyścig i mistrzostwa są twoje. Odpalamy. Mam wrażenie, że ten dym, który mi spod kół leci na początku, to nie powinien tam lecieć. Właśnie tutaj jest, powiedzmy, mankament mojego całego startu. Nie wiem, wygoogluję, może znajdę jakieś poradniki na YouTube, jak najlepiej startować w Forza Horizon samochodem. Jest cień szansy, że ktoś taki filmik nagrał. Wtedy, albo nawet jakiś, nie wiem, artykuł na necie znaleźć, wtedy jest cień szansy, że jakoś mi to zacznie iść. Zwolnimy może tutaj właśnie. O! Jedziemy przy wodzie. Kolejne punkty kontrolne gdzieś tam. Jest jakaś uklepana droga, będę potem szybciej jechał. Trudno powiedzieć. What damn! Dobra, okej. Kontrola nad pojazdem to podstawa. Tutaj odbijamy gdzieś w prawo. Więc luzik, widzę już kolejny punkt kontrolny. Flawless Cowboy tutaj idzie ze mną, widzę łeb w łeb. Trzeba go rozpierdolić w takim razie, skasować jakoś czy coś. Cofamy. Nie wiedziałem, że jest tam to drzewo. Teraz się będę trzymał bardziej, powiedzmy, lewej strony. Okej. Opcja cofania UP. Obstawiam, że na wyższym poziomie trudności tych cofek nie ma wcale, albo są one, mają jakąś ograniczoną ilość. Ostatnio mój tata na kierownicy szpila sobie w Grida 2. Cofnięć oczywiście, jak na początkującego gracza na kierownicy, używa non-stop w pizdu. Nie ma się co dziwić w sumie, ja pewnie bym najchętniej ciągle na jakimś, nie wiem, spowolnionym czasie grał. Nie ma co się jemu dziwić. Ale tam jest właśnie tych cofnięć liczba ograniczona. Trochę nieoptymalnie tutaj pojechałem. To nic, zaraz się odrobimy. Taka lekka, prawie zawrotka, szalone drifty tutaj lecą. Jesus fucking Christ! Jak mi się podoba jeżdżenie tymi muscle carami. Kasuję tutaj jakieś opcje terenu. Manewry w powietrzu właśnie powinny mi tutaj w miarę podtrzymywać mój licznik. Widzę kolejny punkt kontrolny, nie wiem czemu gra mi każe zejść na ziemię. O, mogę sobie zalety jakoś kupić. Nie, zbieramy przecież, kurde, 5 punktów, zapomniałem. Ja jeszcze podekscytowałem, że o hej, kupię sobie coś. Myślę, że dobrą inwestycją będzie w tej chwili jak najszybciej postarać się zebrać właśnie te zalety, żeby kupić lepsze nagrody z Will Spina. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, kurwa, jak mnie nosi!
Nie, dobra, przejechałem ten punkt. Jakimś cudem mi to zaliczyło. Nie wierzę. Dobra, próbujemy. 3/4 trasy przejechane. Nie zasuwajmy jak pojebani. A, jeszcze wysunąłem całkiem nieźle na prowadzenie. To mi się podoba. Trzeba przyznać, wyścigi przełajowe są dojebane. Stuningowałem sobie troszeczkę samochód. Znaczy kupiłem tamten, jakby powiedzmy, najmniejszy pakiet tuningu na klasę C, w której to właśnie jest chyba ten samochód. Nie jestem pewien, jak tutaj tuningować, bo wiecie, ja bym chętnie kupił najwyższą klasę, jaka tam jest, ale nie wiem, czy ten samochód wtedy dalej będzie spełniał swoje zadanie, wiecie, jako muscle car, czy on dalej będzie muscle carem i tak dalej. Więc mnie tutaj takie, wiecie, wąty chwytają. I pięknie zrobione, wjeżdżamy na drifcie. I ta kamera, która mnie pokazuje, tak tyłem jadę, pięknie, pięknie. Kontynuuj. A i rozdupcyłem, no właśnie dlatego tutaj expa pozdobywałem, znaczy powinien mi level teraz skoczyć. Kolejne zdobyte mistrzostwo. Zbliżasz się do miejsca w finale. No raczej. Jadąc przedtem do warsztatu, całkiem przypadkiem rozdupcyłem dwie tablice, każda za 7500 expa. Może to nie jest taki dobra opcja, skoro nie mam jeszcze kupionej tej zalety na lepsze wheelspiny, ale trudno. Kontynuuj. A nie, już mi level jaki wskoczył najwyraźniej. Never mind. Tryb rywali to najlepszy sposób na porównanie... Nie, dziękuję, pierdolę to. Nie lubię. Możesz też zdobyć trochę grosza. Warto spróbować. Wolę zdobywać grosza jeżdżąc wyścigi normalne w mistrzostwach. Dobra, to wszystko na tych mistrzostwach. Przegrupujcie się w centrali w Montelino, gdy będziecie gotowi. Ruszamy na kolejny etap tej wycieczki. Okedoge Saint Martin. O Jezu, jaką trasę mi to wyznaczyło. Coś czuję, że będę złym chłopcem i pojadę, kurwa, na Jolo Swagersa! Saa, to jest najlepsza taktyka. Patrzcie, jak będzie nam po prostu zmniejszała się jak szalona odległość od celu. Znaczy nie. Znajduje się jeden z najlepszych kierowców na festiwalu. Zaznaczyłam pozycję w systemie GPS na wypadek, gdybyś chciał rzucić mu wezwanie. Nie umiem zawracać. Never mind. Tutaj widzę tablicę expa w ogóle, która jakoś tak umknęła moim oczom. Nie tak w sumie łatwo jest je aż znaleźć, taka prawda. Ponowne obliczanie trasy. A, nie poskąpię 7500 expa. Levele idą do przodu. Chociaż jak mówiłem, może powinienem się ograniczyć, póki nie mam bonusa do wheelspinów. Bo wtedy będę miał przynajmniej jakieś cenniejsze nagrody. Ale już trudno się mówi. Nie zmienię tego. O, jak nam topnieje trasa do celu, nie będę się jebał z jeżdżeniem po normalnych ulicach, skoro mogę tak bardzo pięknie przełajowo tam się dostać. Za 100 metrów, skręć w prawo. Skręć w lewo. O, damn! Było blisko. Skręć w lewo. Aha, my do tego centrum Horizon jedziemy, okej. Okay. Jesteś u celu. Aha, czyli wracamy do centrum Horizon, tak? Czy do jakiegoś innego miasteczka? Hej, znów tu jesteś. Szukasz nowego samochodu na kolejny etap wycieczki? O, hot hatch! To są fajne samochodziki. To sobie pojeździmy. O, może być ciekawie. Takie typowo niewyglądające na jakieś szalone tutaj. Mamy tutaj parę zalecanych. Zalecane są na początku 4, co? 4 różne. Ten mi się w sumie podoba. Jakaś Audica. To ma start fajny i tak dalej. Co ma najlepszą... nie wiem. Nie wiem, na co patrzeć w ogóle. Widzę tutaj, jakie mają napędy, na które koła i tak dalej. To też się wydaje być całkiem fajne. Jakiś sobie od razu fajny lakier. Poszukamy jakiegoś lakieru, klakieru. Może się nie opłaca kupować najdroższego, ale to ma 100 razy lepszy start i lepsze hamowanie, więc może zainwestujmy. O, i polecane projekty, to mi się podoba, że od razu mi proponuje. O, what the fuck, co za jakieś polskie malowanie. No nie powiem, niektóre tutaj wyglądają ciekawie. Coś jeszcze, jakieś inne fajne propozycje z tyłu. A ta pierwsza jak wygląda? Ta pierwsza wygląda całkiem fazowo, weźmy to sobie. Z domieszką zieleni, taka czerń. A, myślę, że będzie przyjemne dla oka. Wybierz, kup za kredyty. Nie, kup za żetony. Czekajcie tylko. Wyjmę sobie z portfela moją kartę kredytową i wpiszę dane. Jeszcze na nagraniu najlepiej, nie? Jeżeli tak by pewnie gwiazdkowało. Ale od, powiedzmy, wpisania
daty raczej nie ukrywa, co najwyżej hasło będzie ukrywało, bo wiecie, żeby korzystać z karty kredytowej, wystarczy podać jej numer, datę ważności i trzycyfrowy kod. Więc jak ktoś zna te trzy rzeczy, to może czerpać z naszej karty hajs jak pojebany. Takiego emocjonującego wyścigu. Pokazaliście dzisiaj, że jesteście dumą festiwalu Horizon. A teraz wyruszamy na kolejny etap naszej wycieczki do pięknej wioski Saint-Martin. Pamiętajcie, wycieczki to nie wyścigi. Bawcie się dobrze i podziwiajcie okolice. Jej! Czyli mogę jechać tak totalnie na przełaj, co? Zastanawiam się, jak bardzo dam radę tam dojechać, kiedy będę jechał na takie totalne YOLO, po prostu patrząc się, gdzie na horyzoncie jest mój cel. Obliczanie trasy. Mówicie, co chcecie, ale mnie jara takie po prostu przedupcanie się na YOLO Swaggersa przez te wszelkie tutaj jakieś pola i drzewa. O chuj, o chuj! Tak coś właśnie czułem. O. Fajnie, że tutaj konsola mi kurwa zapisuje jakieś pliki wideo. Dobra, odtwórz klip, wiesz? Chcę zobaczyć, jak wygląda ten zajebisty klip, który mi gro nagrałaś. No dawaj, no. Ponowne obliczanie trasy. I tyle? Ha, nie, to nagrało parę tych manewrów, co? Zajebiste. Nie, dziękuję. Żadne Upload Studio. Poproszę moją Forza Horizon. Nie, nie chcę mapy świata. Chcę jechać. To se pojechałem. Jasze, nasz cel jest gdzieś w tamtą stronę, więc tutaj się przegrzmocimy przez te drzewa. Albo i nie, albo one się przegrzmocą przez nas. Bo jak widzicie, są absolutnie niezniszczalne. Okej, okay, jesteśmy na otwartym terenie. Próbujemy dalej. To chyba zniszczę. Jej! Ryzyk fizyk. Są tutaj takie właśnie drzewulce, które da się zniszczyć, a takie, których się nie da. Niestety idzie mi chujowo, bo jest tutaj strasznie dużo drzew. Tam widzę jakiś teren bez drzew, tamtędy sobie odbiję. Ojej. Nie niszczę jakieś, kurde, ktoś tu coś hoduje, nie wiem, wino, winogrona czy co. Ja przez to przejeżdżam jak pojebany. Niszczę im w ogóle dobytek pewnie całego ich życia. Ale co mi tam? Nikt mnie nie złapie, nic mi nie zrobicie. Kolejne drzewa tutaj widziałem, nie jest dobrze. Shit, o! No i wjechałem na jakąś drogę. I do celu mam 12 km i tak, what the fuck. No nic, znowu będziemy zaraz zmuszeni zjechać na przełaj. Nie! Co ty na to, bitch? Zaraz się tu gdzieś w prawo zrzucimy. O, mamy samochód do sfotografowania w sumie. Odpalimy sobie ten tryb fotograficzny. Damy radę chyba do niego sięgnąć tutaj. Na, 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 na. Fokus, kurwa. Cyk. Ładnie te zdjęcia wyglądają, muszę przyznać. Jak jest ta opcja fokusu, żeby kogoś właśnie ująć tak w ruchu, to potem bardzo fajnie wygląda. Ale nie interesuje nas teraz manipulowanie zdjęciami. Muszę się wyrobić właśnie z jazdą tutaj. Kolejny do sfotografowania. Już to pierdolę. 100 metrów, skręć w prawo. O, widzieliście? Przed chwilą mi wyliczyło jakąś trasę i ja chciałem jechać tak na YOLO, w sumie gdzie indziej. Więc nagle gra zmieniła zdanie, że jednak jest w stanie przekalkulować tą trasę tak, że dam radę tam dojechać w 4 km. No niespodzianka. Czekajcie, jedną rzecz sobie zrobię, wyłączę sobie tutaj wszelkie światła. W grze zaczyna się robić ciemno, przez co ja przestaję ogarniać. O, jest idealnie. Trzymaj się lewej strony. Spoko. Za 400 metrów skręć w prawo. Wiesz, czy mi lub nie, jeździ się tym totalnie inaczej niż tamtym muscle carem. Będzie mi go brakowało! W prawo. Ta, tu będę hamował. Skręć w prawo. Jasne. Patrzcie, jakiego mamy tutaj różowiutkiego, pięknego. Nie wiem w sumie, po co to tak jak szalony fotografuje. Fokus. Skoro i tak, to nie jest jakaś wielka kasa za te całe samochody. Za 20 aut mamy w sumie 30... No może jednak jest, nie wiem. Trudno mi teraz patrzeć na to, czy coś jest opłacalne, czy nie, bo nie wydaje jakoś strasznie dużo. I tak naprawdę wszystko, na co wydaje, to mi starcza. Skręć w prawo. Uuuu, hardkorowy skręt był, tego mi gronie powiedziałaś. Jak się tutaj prześlizgnąłem między wszystkimi drzewami! Widzieliście to? Widzieliście to! Dowód umiejętności mych. Okej. Okay. A jesteśmy z powrotem na drodze.
A powinni mi normalnie tutaj... Znowu to powtórzę, ale przysłać jakąś laskę, która wiecie... O kurwa, no zdjęcie im chciałem zrobić! Chciałem podjechać bliżej, gra mi tutaj włączę jakieś te... Kurwa! Włączę sobie tylko drugi monitor jednak. Witamy w Saint-Martin! Okej, okay. To są mistrzostwa Super Hot Hatch. Te małe hatchbacki zawsze zapewniają nam sporo wrażeń. A gdy ty siądziesz za kierownicą, na pewno też będzie ciekawie. Wskaż imprezę i zaczynamy mistrzostwa. No raczej! Dobra, to weźmy to, co jest najbliżej. Wyścig na torze. Nie ma w sumie dla mnie znaczenia. Co będę robił, i tak przejadę wszystkie. Jeśli przyjdzie ci ochota na odmianę, zgłoś się do centrali. Zmień wóz, a ja zapiszę cię na inne mistrzostwa. Aha, ale mamy kolejny poziom, więc robimy wheel spina. Tyki, 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 tyki. Gruby hajs poproszę. Kurwa! Czy wy to widzieliście? So fucking close do grubego hajsu. Jesteś u celu. Zdołam zrobić im obydwu zdjęcia w tej chwili? Nie jestem pewien. Zaraz się wszystko rozpierdoli, ale ja zrobię fokus. I teraz fajnie samochód jest w fokusie, a reszta nie. Zobaczę, bo tutaj jeszcze drugie autko było zaraz obok. Zobaczę sobie, czy on nie odjechał za daleko, żebym mu zrobił zdjęcie. To jest chyba ten. Tak mi się wydaje. Bang. Sweet. O! Dwa? Aha, bo mojego auta przecież nie zrobiłem jeszcze. To ja mogę sobie tak kurde sfocić trzy naraz, a nie jeździć jak debil w kamerą pomiędzy jednym a drugim? Dobrze, fajnie by było wiedzieć. A, przecież byłem... Ach, goddammit. Byłem już na terenie tego startu. Weź udział. Zobaczymy, jak to będzie z tymi hot hatchami. I rozpocznij wyścig. Pięknie. Wydaje mi się, że to był całkiem niezły start. Nie wiem, czy oni mają jakieś kurwa większe przyspieszenie, czy co. Ale wydaje mi się, że mi tutaj poszło całkiem nieźle. Ale dobra, wracamy do jakichś fajnych tutaj klimatów, takich wyścigów w niewielkich powierzchniach. Takie wyścigi w sumie jak jeździłem tym moim Ferrari jeszcze niedawno. Co za osiągnięcie? Szybko i czysto. O, czyżbym tak zajebiście wystartował, że gra postanowiła mi dać tutaj jakiegoś tego bonusa. Czekajcie, tutaj mamy fajną okazję na sfocenie paru autek. Fokus na auto może. Ciach! Proszę bardzo, cztery auta naraz, to mi się podoba. Wiesz, że jeszcze jedno zdjęcie i dostaniesz premię? No kurwa, raczej. Jeszcze za mną są jakieś patafiansy. I to sporo ich jest, dlatego spróbujmy ciachnąć to zdjęcie w miarę tak. Przefokusujemy się na tego. Boom! Nice, jest premia. Świetna robota, otrzymujesz obiecaną premię. No bo jestem kurwa zajebisty. Dobra, teraz się tylko ogarnąć przy wyjściu z tego trybu, żeby dobrze pojechać dalej. Okie-doge. Dostawałem poradę, żeby za bardzo nie hamować na zakrętach, tylko po prostu puszczać gaz, ale niestety jak puszczę gaz, to nie jest wystarczająco, ponieważ mój samochód jest zbyt rozpędzony, albo ja ze zbyt dużymi prędkościami podchodzę do tych wszystkich zakrętów, bo on... No nie chce mi się ślizgać, on nie wchodzi w ten ślizg w momencie, kiedy ja sobie po prostu próbuję skręcać na zakręcie. Ale to myślę, że jest po części wina tego, że ja tu właśnie zapierdalam dość. Staram się pokonać moich przeciwników tym, że ja raczej jeżdżę tak nieschematycznie, nie hamuję aż tak bardzo na tym, tylko staram się ślizgać. Oni jadą tak, no... Oni jadą tak, jakbym ja jeździł, gdybym się cały czas trzymał tego guideline'a. Hamują do odpowiednich ilości i tak dalej. Ja staram się, powiedzmy, przełamywać schematy. Takim sposobem jestem na pierwszym miejscu, a bobki zostały z tyłu. Ale trzeba ostro po hamulcach dać. Ale nie jakoś chyba strasznie ostro. Oj tam, uderzenie bokiem. Lekko się wyhamowałem, ale i tak zostałem ich w tyle, bo oni o wiele bardziej po hamulcu dają na tym zakręcie. O! No i starałem się teraz ten zakręt tak prawie ściąć i przyjebałem w kamień, więc dobrze mi idzie. Powiedzmy, jak się zwolni do takiej ilości, jak żeby linia była zielona,
to wtedy właśnie samochód przy skręcie jest w stanie wejść ten poślizg bez właśnie hamowania dalszego. Jeżeli absolutnie w ogóle chociaż trochę rozumiecie, co do was mówię. Pewnie nie. Pewnie większość moich filmów to jest takie... What the fuck, co on pierdoli? Ale ja nie jestem pewien do końca. A, w sumie jebać to. Fajnie gada, hehe, to posłucham. Nie jest źle. Zimne boby są na ostatnich pozycjach. Ja tutaj przoduję i zasuwamy do przodu. Widzicie, no w takich wyścigach zawsze odnoszę wrażenie, że powinienem zwiększyć poziom trudności. A znowu, jak mam jakieś rajdy przełajowe, no to wrażenie się trochę zmienia, bo tak naprawdę w przełajowych to dopiero w jakichś tam ostatnich odcinkach tego wyścigu udaje mi się zyskać jakieś większe, fajniejsze prowadzenie, więc to jest bardzo, bardzo zmienne. Ale jest to trochę podejrzane, że ja tutaj po prostu w większości wyścigów jak wystrzelę do przodu, tak się trzymam cały czas z przodu, a tamci frajerzy po prostu się gdzieś tam trzymają za mną. Oh, nice! I like this. W ogóle, kiedy wy oglądacie ten film, będzie to jakoś, powiedzmy, chyba na początku tygodnia, myślę, tak, poniedziałek, jak oglądacie ten film, nie jestem pewien. Nie liczę sobie tego tak dokładnie. Ja już jestem po skończeniu najpewniej, bo skończę to dzisiaj, kiedy nagrywam, a jest piątek, jak to nagrywam, drugi dzień świąt. A jestem po skończeniu ostatniego sezonu Breaking Bad, do którego się tak totalnie nie mogłem zebrać, ale jak się zebrałem, to już kurde odcinek za odcinkiem tak naprawdę powstrzymać się nie mogę. Jest tak niesamowity, w tej chwili jestem w momencie, tam chyba 4 odcinki do końca mi zostały, jak to nagrywam. Jak oglądacie, to już na pewno będę po. I mówię wam, jeżeli nie będę nic spoilerował, nie będę nic mówił, ale jeżeli Breaking Bad nie oglądaliście, to obejrzyjcie, bo jest po prostu nieprawdopodobnie niesamowitym serialem. Ja miałem tak zawsze z tym serialem, że oglądałem sezon, tak z rok przerwy, bo nie mogłem się zebrać do kolejnego i bum, kolejny oglądam w przeciągu 2-3 dni, bo tak mnie wciąga. Taki efekt do mnie ten serial wywoływał. Podobało mi się to strasznie, że taki efekt wywoływał, ale nie wiem czemu właśnie tak mnie sezon po sezonie odrzucał od siebie na właśnie tak dość spory okres czasu, a potem jak już wróciłem, to się wkręcam jak poszalały. Naprawdę, nie oglądam teraz w ogóle seriali, bo po prostu czasu nie mam, ale Breaking Bad to w tej chwili jest dla mnie obowiązek. Takie emocje i takie szaleństwo się tam dzieje, szczególnie w ostatnim sezonie. Nie wiem jeszcze, jak on się skończy. Pisanie spoilerów pod tym filmem nie ma sensu, bo ja już to wiem. Będę wiedział, jak wy to tutaj będziecie pisać. Ale jeżeli ktoś będzie pisał, to dostanie oczywiście bana za psucie zabawy innym. Przepraszam. Tak więc, no. Widzicie, rozumicie. Tak to działa. Super Hot Hatch, Grande Sprint. Dobra. Ostatni wyścig w odcinku sobie zrobimy. Cześć, szalony. Czwarty odcinek Forcy pod rząd nagrywam. Planuję nagrać tak z 7! Albo kurwa 9, jak będzie dobrze, jak najwięcej, bo dzisiaj mam dobry humorek. Nagrywam jak szalony, robię sobie zapasy, żeby mieć w przyszłym tygodniu spokój, móc zabrać Zosię w ładne miejsce. Boli mnie w sumie to, że czasami nie wychodzimy nigdzie, bo ja no, chcę coś nagrać, muszę coś nagrać. O, start ten. O, wow, i teraz wystartowałem tak, że nawet wyprzedziłem kogoś na samym początku. To jest niecodzienne w moim przypadku. Dobra, tutaj mamy wyścig z punktu A do punktu B, to mi się podoba. Wolę takie wyścigi niż... Kurwa mać, no musiałeś się mnie tutaj wdupić, ziomuś? Dobra, muszę ich jak najszybciej wyprzedzić, bo ich przemożna chęć hamowania na zakrętach powstrzymuje mój progres. Tak więc oni są tutaj dla mnie głównie przeszkodami. Ciekawy będzie ten wyścig ze względu głównie na to. Jedziemy w jego cieniu. Czy tam ja to wolę nazywać tunelem aerodynamicznym niż cieniem. Za chwilę powinniśmy wypróć do przodu. Chyba, że jestem za daleko od niego, żeby tak jechać. Nie, no powinno być okej. Co z tego, skoro i tak musimy tutaj zwolnić teraz. Ojej, panowie! Chyba za bardzo trzymaliście się guideline'a, o! Fuck yeah! Fajne są te hatchbacki, podobają mi się. Może nie bardziej niż takie... ten... Ferrari, którym jeździłem, ale przyjemnie się tym jeździ. Takie typowe samochodziki do jeżdżenia, nie? Muscle cary i w ogóle wyścigi muscle carów mają tak specyficzny klimat i tak specyficzną stylistykę jazdy, że tylko się powtórzyć to trudno.
Powtórzyć to trudno, a reszta wyścigów jest takich podobnych. Chyba, że mówimy tutaj jeszcze o jakichś, nie wiem, super samochodach, które po prostu osiągają przejebane prędkości i trudno jest je nawet opanować na drodze, to już inna kwestia. Zaraz się tu gdzieś wypierdolę. Czemu ja czuję, że ja się tutaj zaraz gdzieś wypierdolę? Aaaa, ślizgam się, bo jest mokro. Dotknięcie podczas driftingu. Rozumiem, że siedzi tam jakaś laska na fotelu obok i nie? Jak to, dotknięcie podczas driftingu? To takie szybkie mac... Dobra. Za dużo joke'ów seksualnych, muszę dorosnąć. Ale to jest, to tak, za paręnaście lat. Zosia będzie zła. Kurwa mać. Zaliczyło mi punkt na szczęście. Chociaż obok flary przejechałem. Ale czym ja się przejmuję? Ci wszyscy paściarze są tak bardzo z tyłu, że... czują w nosie kurz spod moich opon. Tak, wiem, że siedzą w autach, mają szyby. Nieważne. Czują nos... czują ten... kurz w nosie. No i mamy zakończenie. Mógłbym kurwa tyłem w to wjechać. I tak bym wygrał. Tamci to dopiero 92% trasy. Bitch, please, nawet nie będę czekał, aż skończą. Hue, he, he, he. No i git. Horizon XS. Kontynuuj. Ile expa będzie? Będzie level? Yay, level! Kolejne wheel spiny. Levele lecą jak szalone. Nie będę się z nikim ścigał. Nie lubię tych wyścigów. Jeden przejechałem i już mi się reszta nie podoba. To 30 km podczas wycieczek. Not bad. Okej, wheel spinujemy. Gruby hajs albo auto. Gruby hajs albo auto. Będzie kurwa pewnie z 5000 max. 18. Nie jest aż tak źle, ale mogłoby być coraz lepiej. Nowa pogłoska o zapomnianym samochodzie. O opuszczonym klasyku w pobliżu Montelino. Kurwa, jak daleko. W tamtej okolicy nie był, a nie, to było to... Jezu, jak to jest daleko! Poprzedni był tutaj, jestem teraz w okolicy, a gra mnie wypierdoliła aż tutaj? You fucking kidding me! You kidding me! Pewnie mogę tutaj fast travela zrobić, tak? Za 9200, co? A Boże, to jest w chuj do przejechania tak naprawdę, ale zapomniane samochody są fajne. Może sobie tam pojedziemy przy okazji... Jezus Maria, ile tam jest ta trasa, zaraz mi to... Ej, 11 km to nie jest tak źle. A może to zrobimy w przyszłym odcinku. Albo nie. O, bęk! Jeszcze focia na koniec. Nie będę już tak... O, jeszcze dwa auta mi się udało, fajnie. Za 40 będziemy mieli kolejną premię. To skoro nie muszę tak aż bardzo się skupić na tym fotografowaniu, tylko pauznąć i cyk, to będzie dobrze. Tutaj jakiś jedzie jeszcze. Nie. Dobra, dziękuję wam za oglądanie odcinka, ludzie. Trzymajcie się, bye bye.